Ostatnio do gry Brawl Stars został dodany nowy tryb, miejska zadyma Godzilli, który miał być czymś niesamowitym, miał przyciągać nowych graczy oraz miał nam sprawiać sporo fanu. Tryb okazał się totalną klapą, czyli wyszło jak zawsze. Dzisiaj wam pokażę wszystkie bugi, które nadużywają gracze, aby zniszczyć grę Brawl Stars, więc oglądajcie film do samego końca. 26 sezon w grze Brawl Stars, czas rozpocząć. I oczywiście rozpoczynamy standardowo od konkursu dla moich kochanych wspierających z kodem Farel. Masz kod Farel w sklepie? No to napisz w komentarzu, chcę wygrać karnet. Strzel łapkę w górę, subika na kanale, a w następnym odcinku ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnie karnet zadymiarski. Ja sobie dzisiaj kupię karnet zadymiarski plus za 60 zł, a wy moi drodzy, zanim będziecie cokolwiek kupowali, upewnijcie się, czy macie faktycznie aktywny kodzik Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie, jesteście moi drodzy najlepsi. Mamy tutaj też do odebrania darmowego Stardropa. Dokładnie ich 10. Za to, że zapisaliśmy się do pobrania gry Squad Busters, której premiera będzie 29 maja i będę tę grę dla was nagrywał, moi drodzy państwo. O, Epic, Lily, Kozak. Ostatnio wspominałem wam, że fajnie by było, jakby była wersja globalna. Nie minęło 2 dni, okazało się, że będzie wersja globalna. Więc kozak totalny. Tutaj jeszcze sobie monetki odbierzcie, bo jest złoty tydzień. Jak dawno nie logowałeś się do gry, to wbij mordeczko i poodbieraj golda, bo codziennie możesz odebrać monety przez 7 dni. No to teraz, moi drodzy państwo, kupujemy karnet zadymiarski plus. No i mamy to! 20% postępów. Dzięki. Pogromcą Godzilli, moi drodzy państwo, jest postać, która nazywa się Grey. Dokładnie detektyw Grey. Akurat takiego skinka mam do tej postaci. Greya potrzebujemy wyposażyć w gadżet, który nazywa się laska. Przy następnym trafieniu pistoletu z palca Grey wystrzeliwuje laskę, która przyciąga odrobinę wrogów. Do tego dołóżmy sobie wyposażenie, które zwiększy nam liczbę gadżetów o 1 podczas meczu. No i zaczynamy. Już wam tłumaczę, na czym polega cały glitch. My, jako postać Grey, nie podnosimy Godzilli. My polujemy na Godzillę. Musimy przy pomocy gadżetu Godzillę zblokować w tej żelaznej ścianie, która jest przede mną. Uwaga, cofam się. Raz, dwa, trzy. Musimy poczekać, aż Godzilla się zbliży do ściany. Dobra, póki co Godzillę ze sobą walczą. Dobra, 3, 2, 1, teraz przyciągam i uwaga, patrzcie, została zblokowana w ścianie. I teraz, jeżeli nikt z mojej drużyny jej nie pokona, to ona jest bezbronna, zobaczcie jak ją wygięło, ała. Nie bij, po co Otisem bijesz Godzillę, zostaw Godzillę. Wyeliminowałem w ten sposób przeciwnika, nie ruszaj. Dobra, lejemy Hanka teraz, hop, pyk, pyk. Nie no, Hank jest za mocny na ten tryb. I zobaczcie, moi drodzy państwo, chłop będzie stał tak długo w tej dziwnej pozycji, dopóty... O, ła, go nie pokonamy. A ja nie mam zamiaru go pokonywać. Hop! Nie, no po co zrzucasz na Godzillę meteoryty? Nie! Nie bij! Nie... Dobra, powiem wam tak, jeżeli gracie z randomami, to ludzie po prostu czasami nie myślą. Teraz, jak widzicie, chłop na nowo się zrespił, no i niestety grają w pełnym składzie. Ale jak widzicie, Grey jest jedyną postacią w grze Brawl Stars, która potrafi na hita pokonać Godzillę. Wyłączyć ją, zneutralizować, znokautować, nawet bym powiedział. Spójrzcie, jeden z graczy mnie zablokował i zobaczcie, nie mogę nic zrobić. Chodzę, prawo, lewo, patrzcie, gdzie mam kursor. I nie mogę nic zrobić, ani nie mogę się obrócić. Spójrzcie na to. Chciałem wam też pokazać, jak wygląda perspektywa drugiej osoby. I zobaczcie, nie da się nic zrobić. Supercell, musicie to naprawić. Drugą najlepszą postacią na tryb z Godzillą jest Otis. Ponieważ ten przecudowny stworek potrafi zwiększyć dwukrotnie atak Godzilli. I uwierzcie mi, jest mega mocny. Na Otisie musimy mieć odblokowany drugi gadżet, czyli atramentowa kałuża. Przy następnym ataku Otis wystrzeliwuje ogromną atramentową kulę, która tworzy kałużę, zadając 1092 punkty obrażeń przez 3,8 sekundy. Ja tutaj sobie jeszcze do Otisa dorzucę tarczę i dorzucę gadżet drugi. A co? Raczej dodatkowy gadżet, nie drugi. Drugie wyposażenie, które zwiększy nam liczbę gadżetów. Czyli gadżet i podnosimy Godzillę. I zobaczcie teraz, jak Godzilla atakuje, rzuca też atramentem w nieskończoność i zadaje przeogromny damage. Patrzcie na to, jak pokonamy szybko tą Godzillę. Na 2 hity ściągamy Godzillę przeciwnika, rozumiecie to? Mega mocne. Ten zbiornik też szybko rozwalimy. Bum! Bum! 7600 atakuje taka Godzilla, zbufowana przez Otisa. Niesamowite. Teraz sobie poczekamy, jak padamy. Podnosimy kałużę, Godzillę i jedziemy w Meg. Taką Meg na hita ściągamy, patrzcie na to. Pierw Godzilla.
Raz. Dobra. Tą Godzillę zdjęliśmy na hita, bo poleciała łapa plus kałuża i zadało prawie 8k damage'a razy 2, czyli 16 tysięcy uderzyliśmy. Przesada! Dobra, 7600, 7600. Drużyna przeciwna nie ma kompletnie szans z taką mocną Godzillą. Włączamy atrament, podjazd i patrzcie na to, bomba! Bomba! Na 3 hity! Tak naprawdę 2 razy ręką machnęła, ale raz poleciała kałuża, czyli na 3 hity. To jest niesamowite, to trzeba naprawić koniecznie, bo ten tryb jest strasznie niezbalansowany. Chyba najbardziej niezbalansowany tryb w grze. No, chodź tu. Dobra, ja się z nią pobawię. O proszę, zwycięstwo! W łatwym i przekozackim stylu. Zagrajmy sobie jeszcze fajny tryb, starcie solo z mutacjami. Wybrałem Leona, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest dobry na ten tryb. Sprawdźmy sobie, jak Leon sobie poradzi w trybie z mutacjami. O kurczę, tu może być ciekawie. Oj, i to bardzo ciekawie. Moja mutacja polega na tym, że kiedy użyjemy Ultimate Ataku, czyli znikniemy naszym Leonem, pojawią się 2 kolejne Leony i generalnie na mapie będą 3 Leony, rozumiecie? Kurczę, kot. Ała! To bolało! Cofnijmy się, tam jest perła. Perła będzie za mocno chyba biła, mi się wydaje. Mamy też B na 3 Power Cubesach. Na modyfikacji i na mutacji. Dobra, rozwalamy. Skrzynkę kroimy. Uciekamy. Uciekamy. Dobra, są dymy jak coś, mocne. Wow, 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 wow! Czy wy to widzieliście? Prawie mnie miała! Ona ma 7! 3 Leony uciekły! Uciekam. Dobra. Wjeżdżam tam. Wielkie starcie. Farel kontra Meg na 10 Power Cubesach. To może być ciężkie! Jak ja mam z nią wygrać? Raz użyłem tylko ulti. A! A! 47 HP! Lara, 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 lara! Ratunku, widzowie! Potrzebuję dużo życia, żeby ją pokonać. To jest ciężkie! To się chyba nie uda! Czekamy. Nie udało jej się trafić. Miss! Najgorzej! Dobra, Leon jest totalnym newslessem. Ale meczek śmieszny. Nie ma co gadać, prawie się udało. No to teraz zagrajmy Mandy, której Ultimate Attack wystrzeliwuje 3 cukrowe tęcze, tak to bym nazwał. Moja Rosa. Raz, 2, 3. Została przez ścianę. 4. Dobita. Ale łatwo została porobiona. Każdy strzał w nią siadł na mięciutko. Mamy skrzynek troszeczkę sporo, więc można potwierać. Raz, 2, 3. Kurczę, lecę po to pierw. Hold! Hold! No nie trafiam go, nie wytrzymam zaraz, widzowie. Tak. O nie! Nie, 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 chodź tu, kolcik. O, wielkie starcie tak szybko! Niesamowite. Dobra. Kolcie, łap! Dostał! Nie wytrzymam! Dostał na ślepo gonga. Chłopa na mapie nawet nie było. Mocna ta Mandy, zagrajmy jeszcze raz. No to lecimy, moi drodzy państwo. Postarajmy się jeszcze raz pokonać z ulti przeciwników. Uwaga, a ty Jessie. Cwaniara nam się trafiła, widzowie. Została. To jest moje. Moja droga. I przez ścianę, pyk, i leżysz. Łatwo. Baby shark, ciri. Potrzebujemy jak najwięcej power cubes, moi drodzy państwo, bo jak trafimy z ulti oponenta, no to chcemy go pokonać, nie? A nie tylko go trafić. Panie Tiku. No i co teraz? Strzał! Leżysz przez ścianę! Łatwo! 6 power cubesów. To już jest całkiem spora ilość. Jeden strzał i mamy ulti. Jeden strzał i możemy tutaj przeatakować oponentów. Dostał! Kozak. Kozak, 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 kozak. Kruczek. On za szybko się rusza. Atakujemy Steel. Uuu! Dostał! Piękny strzał! Panie Kruku. Panie Kruku, wie pan, że ja jestem też dobry, nie? W te gierki. Aha, tak chcesz mnie załatwić. Przez ścianę. Raz, 2, 3. To był dobry jego strzał. To był dobry strzał. Ja tutaj potrzebuję teraz idealnie wycelować tego kruka. Już nie mam strzałów przez ścianę, widzowie. Jest przypalik, tak zwany. Leżysz! Nie wierzę, żyję.
Ten kruczek żyje, dobra. Ult! No i nie zdążyłem odpalić ulta, on też odpalił. No dobra, drugie miejsce, ale i tak fajny meczyk. Na sam koniec opening. Jeżeli obejrzałeś film do samego końca, pamiętaj, żeby wziąć udział w konkursie, bo być może to właśnie ty wygrasz karnet bojowy. Otwieramy. No tylko niestety rzadki Star Drop. Wyniki w następnym odcinku.